Kochana rodzina Radio Maryja, apostolska rodzina Radio Maryja, ci wszyscy, którym zależy na przyszłości młodzieży, dzieci, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, przynajmniej na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość kształci i formuje dzieci i młodzież. Dlatego też widząc, jak mało w Polsce jest jeszcze szkół katolickich i uczelni, jak dużo jeszcze w uczelniach i szkołach lewactwa, sprytnie ukrytych pozostałości marksizmu i lewactwa w myśleniu, założyliśmy uczelnię, która mimo iż ma dopiero 15 lat, jest bardzo wysoko ceniona i wysoko notowana, a nawet wyróżniona przez organa kontrolujące uczelnie w Polsce. Wyjątkowa w skali międzynarodowej. Tak, współpracuje z prawie 40 uniwersytetami świata i 33 w ramach Erasmusa. Jeśli chodzi o zatrudnienie po studiach, to według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kilkaset uczelni w Polsce nasza jest bardzo wysoko, bo na już piątym miejscu w Polsce. Nasi absolwenci pracują w różnych mediach, telewizjach, redakcjach, urzędach w Polsce i w Unii Europejskiej, ministerstwach, a nawet u prezydenta Polski. Mamy na bardzo wysokim poziomie dziennikarstwo, politologię, kulturoznawstwo z możliwością praktyk, można spokojnie powiedzieć, jak nigdzie. Praktyki dziennikarskie, takich praktyk nie ma na żadnej uczelni. Takich praktyk politologicznych nie wiem, gdzie są takie. Nawet w najwyższych urzędach, nie tylko w Polsce. Oczywiście trzeba się starać. Trzeba no jest na najwyższym poziomie. Na tej uczelni, która ma zawołanie wiara, rozum, ojczyzna i wyjątkowa w skali międzynarodowej, mamy politologię o specjalnościach marketing polityczny, polityka międzynarodowa, polityka społeczna i ludnościowa, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. To jest najnowsza specjalność. Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I tu kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy. Są studia kulturoznawstwo, kultura audiowizualna, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria. Jest informatyka i tu grafika komputerowa, techniki multimedialne. Są studia podyplomowe, marketing internetowy, dziennikarskie, rzecznik prasowy, fundusze unijne, pozyskiwanie i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja. To tylko tej trójcy nie umieli rozszyfrować i tego piekiełka swojego. Bardzo poszukiwane polityka ochrony środowiska. No im tak wygodnie, to dlatego to trzeba wierzyć w kłamstwo, to bo im to wygodnie. Musi pasować, to jest coś takiego, że możecie to państwo zobaczyć. Człowiek wszystkiego nie rozszyfrował, ale wiesz, to musi być to trochę tego, trochę tego, trochę tego. A szkoła najwyższa na poziomie. Dziękujemy Wam, rodzinie Radia Maryja, za współpracę na wymagającym polu kształtowania pięknej przyszłości młodzieży, dzieci, waszych dzieci, waszych wnuków, a przez to i naszej ojczyzny. Informacji jeszcze raz przypominam na stronie www.wskasim.edu.pl i telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 15 56 610 7200. Powtarzam 56 610 7200. Jeszcze raz Bóg zapłać za współpracę wszystkim, którym zależy na pięknej przyszłości waszych dzieci, waszych wnuków i na naszej ojczyźnie. Jest godzina 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, przed mikrofonem się z Grzegorz mój. Zapraszam na rozmowy niedokończone.
Szanowni Państwo, dziś temat w obronie dobra dziecka. Naszym gościem w studiu jest pan minister Michał Wójcik. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Panie ministrze, dosyć głośno w połowie sierpnia stało się, jeżeli chodzi o sprawę, Jugendamt odebrał Polsce, bo tak nawet różnego rodzaju tytuły, chociażby wiadomości docierały do nas. Odebrano 3-dniową córkę Polce. Wiemy, że sprawa znalazła pozytywny obrót. Sąd na posiedzeniu niejawnym nakazał oddać noworodka matce. W to oczywiście zaangażował się też niemiecki sąd. Pan minister Zbigniew Ziobro był zadowolony z decyzji niemieckiego sądu. Powiedział, państwo ma pomagać, a nie odbierać dzieci. No, dokładnie. Minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny bardzo mocno wyczulał mnie w momencie, kiedy obejmowałem tę funkcję. Jeden z obszarów rzeczywiście dotyczy ciągle wydziału, który zajmuje się tego typu sprawami. No, musimy być wszyscy, jako pracownicy, ministrowie, pełni empatii takiej właśnie w tej sytuacji. To, co ojciec powiedział, mieliśmy do czynienia absolutnie wielkim skandalem, kilkadziesiąt lat po porodzie obywatelce Polski. Mamie zostaje odebrane dziecko i wywiezione do czasu rozstrzygnięcia przez sąd. Oni się okupili, bo to za pieniądze, a tu za darmo ktoś rozdaje, to był też śmietnika. Ale ile leżało na śmietniku na bruku, na ziemi, na metrach? Błyskawicznie. No. Ja to mam program w internecie i opowiadam, gdzie ląduje Biblia. W całej sprawie dowiedzieliśmy się dzięki komunikatorom. Jak na przykład być Koran zobaczył, ponieważ babcia tego dziecka zamieściła. Oj, myślę, że Koran to by wzięli. Na jednym z portali. Koran pewnie by wzięli, bo myśleli, że jest sprzedadzą. Z Polonii niemieckiej, a potem dotarła do nas. No Biblię też można sprzedać, ale zależy jaki przekład, jakie co. Pan prosił o natychmiastową interwencję, zresztą. Starą jakąś. Generalny minister sprawiedliwości. Pan dla rady zaraz to sprzedała. Całą tą sprawą. I w oryginale, jak jest kolan w Arabsku, to nie może nie wierzyć do ręki nawet wziąć. Tak. Ale jak jest winny języko, to może. Z prośbą o to, żeby wskazano podstawę prawną. Jak to jest możliwe? Ja to w takie te głupoty, to ja nie lubię wierzyć, bo ja to lubię wierzyć. Biblia, logika, a te arabskie, to wie co tam jest. Albo w Londynie, podwójne dożywocie możesz dostać. A co to znaczy, podwójne albo w Ameryce możesz dostać 400 lat więzienia. Nie chciałbym oczywiście wchodzić w szczegóły, bo to są... No mają, takie wyroki są. To jest prawo zwyczajowe, angielskie. Natomiast z powodów materialnych odbiera się dziecko, kobiecie. Mówią tam, to organizacja niezwykle kontrowersyjna w swoich działaniach. Ja już mówiłem, że ma charakter samorządowy. Samo Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec nie ma takiego wielkiego wpływu na Jugendamt. Natomiast prawda jest brutalna. Nie wiem, czy ty wiesz, że to po prostu przejmowali wszystko, bo na przykład jeszcze z tego czasu było popularne, jak malowali Jezusa na obrazach, że ta aureola jako nim, to jest pozostałość po kulcie Słońca. Poza tym Jezusa malowano na rydwanie słonecznym, na tak zwanym dywaniku. Też pozostałość po kulcie Słońca i jeszcze Jezus syryjski z brodą. Też malowali z brodą. To też pozostałość po tych wschodnich bizantyjskich krajach. Potem z tym dywanikiem oni przystopowali, bo to pozostało gdzieś pewnie tam w Bizancjum. No to przecież wiadomo, że ze Słońcem Konstantyn Wielki pomieszał i może chciał dobrze i wyszło źle. No wyszło, wiesz, taki pijak mu się. Obywatelki Polski. Wydział. No i potem... Jak ktoś mi wie, czy tak wie, to był zabranią jak Żydom. No bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi, którzy się zaangażowali, wszystkim mediom polskim, które zaczęły walczyć o to, żeby dziecko wróciło do mamy. Udało się to ostatecznie. Dziękuję bardzo służbie dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w szczególności ambasadorowi polskiemu w Berlinie, z którym miałem okazję rozmawiać.
Pan ambasador zapewnił mnie o to, że zostaną uczynione wszystkie działania. Nie są tylko możliwe, żeby to dziecko zostało wyjęte z ambasady i przewiezione do swojej mamy. Konsul generalny, co jest rzadkością w tego typu sprawach, uczestniczył w sprawie przed sądem. No i dziecko wróciło. To mamy, ale oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej, można powiedzieć. To jest tylko wierzchołek, bo w ciągu roku takich spraw jest kilkadziesiąt tysięcy. Chcemy wiedzieć, ile jest obywateli Polski. I w takich sytuacjach, tak można powiedzieć bardzo lakonicznie, tak rzecznik tego urzędu powiatowego Fesslingen powiedział, że Jugendamt interweniuje zawsze, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Tak, właśnie możemy sobie postawić pytanie. Udało się wygrać. Tam pytanie, co było taką, może była jakaś karta przetargowa, ale pan mówi, że tego takich przypadków jest tysiące. I dziesiątki. Dyrektor nie zawsze się o nich dowiaduje. Ta sprawa trafiła do nas przypadkowo. Właśnie to jest problem trochę w relacji polsko-niemieckich. Ale nie tylko, jeżeli chodzi o Jugendamt, ten problem występuje w relacjach naszych z Niemcami. Podobny problem mają i inne kraje, Francuzi chociażby czy Włosi. I sprawa była omawiana i w Parlamencie Europejskim, i także nasi eurodeputowani w tej sprawie zajmowali stanowisko i to jest temat, który należałoby omówić z Niemcami, bo chcemy wiedzieć o wszystkich tych sprawach, gdzie pojawia się obywatel polski. Lęka, pomimo tego, że ma obywatelstwo niemieckie, to wynika z przepisów prawa krajowego niemieckiego, bodaj, o ile pamiętam, po 8 latach. Jeżeli rodzic mieszka w Niemczech, to dziecko, jeżeli się rodzi, już otrzymuje automatycznie, można powiedzieć, jak z lege, z mocy ustawy, otrzymuje obywatelstwo niemieckie, ale przecież jest obywatelką Polski także, bo więzy krwi tutaj decydują. Więc w tej sytuacji nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości, że musimy działać. Natomiast temat jest wart dyskusji, bo po pierwsze trzeba zmieniać świadomość ludzi, którzy wyjeżdżają w ogóle za granicę. Bardzo wielu naszych rodaków przebywa za granicą. Muszą mieć świadomość tego, po pierwsze, że no, są różne przepisy w różnych krajach. Nie takie same, nie te same. Przykład. W Polsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości wywiązaliśmy się z jednej z obietnic chociażby, że z powodu ubóstwa dzieci nie będą odbierane rodzicom, bo tak było. Hańba poprzedniej władzy to przede wszystkim właśnie odbieranie dzieci z powodu ubóstwa. Przez lata tego rodzaju proceder trwał. Nie, nawet krok w przód po 500+, tak? No, dokładnie. Natomiast są kraje, w których, no niestety, ale z powodów materialnych, a może czasem jeszcze bardziej prozaicznych, można powiedzieć, odbierane są dzieci. I teraz, jeżeli spojrzymy na to z strony medycznej chociażby, no przecież nie trzeba być specjalistą. Dobro dziecka. Dobro dziecka polega na tym, że jest przy matce. Nie trzeba być specjalistą. Specjalistą jest dziecko. Może tak. To dziecko, to mamy, bicie serca, wszystko nagle po prostu zostaje drastycznie oderwane. Nikt mi nie powie, jestem ekspertem, na parapecie liści od drzewa i tyle. Tutaj wszyscy stanęli na wysokości zadania. Mi się wydaje, że tutaj państwo pracuje stanąć za swoim obywatelem. Tak jak z ostatnich godzin mamy informację, że znowu zaatakowano Polaków na tle, no niestety, jakichś narodowościowych w Wielkiej Brytanii, znowu atak na dwójkę Polaków. No powiem tak, to są straszne rzeczy, ale ważne jest to w tej sytuacji, co robi państwo. Jak się państwo zachowa? Czy państwo pochyli głowę i powie nic nie mogę, czy stanie za swoim obywatelem? Więc jeżeli jest taka sytuacja, to bardzo się cieszę z tej decyzji pani premier Beaty Szydło, która poleciła wszystkim ministrom i spraw wewnętrznych, i sprawiedliwości, i ministrowi spraw zagranicznych, żeby udali się do Londynu, żeby porozmawiać o tym problemie. My musimy stawać ze swoimi obywatelami. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z noworodkiem. Właśnie siła państwa polega na tym, że dziecko może mieć kilka dni, a my jako państwo potrafimy wszystkie instytucje zmobilizować, media zmobilizować. Powinien może bardziej aktywnie Rzecznik Praw Obywatelskich, szkoda, że dopiero w którymś momencie się włączył. Rzecznik Praw Dziecka to jest kilkudniowy obywatel, nasza obywatelka, ale to jest nasza powinność, obowiązek. Mamy stanąć na wysokości zadania. W tym przypadku stanęliśmy, ale chcę powiedzieć, że jest to jedno.
duża pokora. Naprawdę dużo pokory. Nie może być triumfalizmu. Mówiłem o tym. Nie może być triumfalizmu. Cieszę się, że stąd nie jest tak, a nie inaczej. Ale tak w sprawie znacznie więcej. Tam jest dobre koncert na placu. Mecenasa w tej sprawie. Byliśmy w stałym kontakcie z rodziną. Chcę powiedzieć, że i z mecenasem również. Z mecenasem również. Ponieważ zapewniłem po piśmie, które zostało skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z poleceniem Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zdecydowaliśmy się również na to, żeby pomagać od strony prawnej. Uważaliśmy to za nasz obowiązek. Byliśmy w stałym kontakcie i z mecenasem, i byliśmy, no z rodziną byliśmy w kontakcie. I takich spraw jest więcej, ale sprawa Lenki jest taką sprawą przełomową, bo wreszcie po latach, można powiedzieć, państwo stanęło na wysokości zadania właśnie w sprawie swojej kilkudniowej obywatelki. I bardzo się cieszę. A wcześniejsza sprawa, chyba z grudnia tego roku, Hanowerski, Judenaut, odebrał dzieci rodzicom, przekazał je zastępczej rodzinie. No i stało się tak, że dzieci zostały wykradzione, prowadzi właśnie rodzice. Śledztwo w tej sprawie też prowadziła prokuratura w Bytomiu. Tak, i cieszę się, że takie było orzeczenie sądu właśnie w regionie Śląsk, w regionie, z którego jestem, z którego przyjechałem dzisiaj do Radia Maryja. Sąd w Bytomiu stanął na wysokości zadania, w moim przekonaniu. Oczywiście Wymiar Sprawiedliwości jest zupełnie niezależny od orzekania, niezawisli są sędziowie materiałów najpewniej był taki, że tego rodzaju orzeczenie należało wydać. Tu, jeżeli mowa jest o reformie wymiaru sprawiedliwości, o tym w pierwszej części bardzo dużo mówiliśmy, to właśnie są te przypadki spraw dotyczących porwań rodzicielskich, gdzie szczególnie wyczulony musi być sąd na to, co się dzieje. Nie ma i nie będzie żadnego automatyzmu z naszej strony, jako władzy wykonawczej. My jesteśmy organem, do którego wpływają wnioski, pośrednikiem, niby tylko pośrednikiem, ale kiedy przyszedłem do tego wydziału, kiedy minister Zbigniew Ziobro polecił mi zajmować się tym wydziałem, to po pierwsze zorganizowałem spotkanie z pracownikami i zadałem takie pytanie, w jakim kraju europejskim najlepiej jest chroniony obywatel? Zostawię to dla siebie oczywiście, jakie były odpowiedzi. Mówię, to proszę się wzorować, tak powinno się po prostu obywatela chronić. Mamy instytucje państwowe, tak muszą stawać na wysokości zadania, że chodzi o przestępstwa o charakterze takim transgranicznym, porwania rodzicielskie i inne tego typu sprawy. Potem zorganizowałem spotkanie w Sejmie i zaprosiłem posłów, a zrobiłem to dlatego, ponieważ słyszałem wiele na temat kontrowersji. Posłowie bardzo mocno atakowali między innymi pracowników ministerstwa za to, że czasami jest właśnie tego rodzaju automatyzm, tak to nazwijmy, w działaniach, ta lakoniczność w odpowiedziach. To mi się również nie podoba jako ministrowi. To było trudne spotkanie. Widziałem, że z taką rezerwą się odnosili posłowie początkowo do mnie, ale muszę powiedzieć ojcu, że po tych wielu tygodniach mam jakoś taką wielką satysfakcję. Chcę podziękować posłom. Bardzo wielu do mnie zadzwoniło po sprawie Lęki. Bardzo wielu posłów. W tym czasie posłowie zobaczyli, też wszyscy zaczęliśmy wierzyć tak w nasze siły, że właściwie przez lata całe niewiele było w tym temacie robione. Taka bierność była, taka stagnacja, no nic się nie da zrobić. Oczywiście, że się da zrobić wiele rzeczy. Nagle się okazało, że koleżanka poprzez... Mamy rozumieć, że do tej pory było tak, że odhaczano sprawę jako... No nie damy rady nic w tej sprawie zrobić, ruszyć. Chcę powiedzieć, że we wszystkich sprawach, ale w niektórych, jak mi powiedział jeden z pracowników kilku dni temu tego wydziału, że ten automatyzm działa, tak? Nic nie możemy. My jesteśmy przekaźnicy. Nie, my nie jesteśmy przekaźnicy. Jesteśmy nie tylko, ale aż organem centralnym. Może być tak, że dostajemy się tą odpowiedź z jakiegoś urzędu, taką lakoniczną, która nie do końca nam odpowiada, a raz drugi i trzeci, może nawet w tej samej sprawie. To tak mówi pan minister, że mogło być i w tej, tak, że przychodzi problem, kwestia problemowa, no nie do końca zastanawiamy się, jak ją rozwiązać, tylko że uważamy, no załatwiona na nie, tak, że to właśnie zrobimy. Czasami bezduszność, ale pamiętajmy, że w tym przypadku mamy do czynienia z życiem ludzi. Na przykład właśnie tej małej Lęki. No przecież gdyby nie cały aparat państwa, to kto by słyszał o Lęce i o całej tej sprawie? Trzeba sobie to też uświadomić, a mówię to przede wszystkim po słowa kieruję do tych, którzy atakują nas, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, że właściwie nic w tej sprawie nie zrobiliśmy. Gdybym odsłonił kulisy, co się działo w ciągu tych dni,
jak wielu urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości stanęło na głowie, żeby lękę wyciągnąć z Jugendamtu, to myślę, że całą audycję bym musiał zająć. Natomiast chciałem też powiedzieć i podziękować pani Barbarze Chrobak, pani poseł, która zorganizowała zespół do spraw właśnie dobra dziecka. Dobra dziecka. Już mieliśmy spotkanie w tej sprawie. Ja apeluję do wszystkich przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, opozycji także, włączcie się. Nie róbcie polityki przy tym, bo tu nie ma polityki. Dzieci, to dobro dzieci z tyłu i za tym wszystkim stoi. Mam nadzieję, że pojawi się również podkomisja, która zajmie się tymi sprawami. To oczywiście zależy od osób, które zasiadają w Komisji Sprawiedliwości. I w ten sposób, mówiąc o odbudowie państwa, w bardzo różnych obszarach, to co pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo często podkreśla, to odbudowujmy w tym obszarze również, to jest wyjście naprzeciw właśnie tych słów, odbudowujemy, to znaczy obywatele mają prawo wreszcie do tego, żeby mieć rzetelną informację. Bardzo mnie zmartwiło ten telefon, kiedy byłem w telewizji Trwam od jednego z telewizorów, który powiedział, że lakoniczną odpowiedź dostał ode mnie w tej sprawie, ale ojciec na szczęście czuwał, zapytał się, czy był mój podpis, nie było mojego podpisu. Bardzo się cieszę i jutro mam nadzieję, że do godziny 9 wyjaśnimy, o co chodzi. Aczkolwiek powiem jeszcze raz. Te sprawy często są tak skomplikowane i tak trudne, że z punktu widzenia jednego z rodziców wydaje się oczywiste, że dziecko ma trafić do niego. Ale obiektywne przesłanki, obiektywne informacje nie zawsze dają te podstawy. I jeszcze jedną rzecz chcę poruszyć. Mówimy tak o dobru dziecka. Dobro dziecka. Czym jest to dobro dziecka? To jest bardzo ciekawa rzecz, bo jeden z ojców zadał takie pytanie. Czym dla pana jest dobro dziecka? Jak pan zdefiniuje? Ale to jest niedefiniowalne właśnie. Przejrzałem dokumenty nawet. Konwencja dotycząca praw dziecka, konwencja z 1989 roku. Ona nie definiuje dobra dziecka. Ona mówi o wartości nadrzędnych, o interesach dziecka, ale definicji nie ma. Potem spróbowałem sprawdzić również nasze ustawodawstwo. I przykładowo kwestie dotyczące kodeksu rodzinnego. Również nie ma definicji. Oczywiście przy władzy rodzicielskiej mówi się o dobru dziecka, że ta władza rodzicielska musi być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka. W konstytucji no jest zasada dobra dziecka, artykuł 72. Ale już na przykład w doktrynie nie ma specjalna. Co jest, czym jest dobro dziecka? My musimy sami to wyczuć. W przypadku lęki, nie wiedzieliśmy to doskonale. Ale w innych przypadkach również, kiedy trafiają takie sprawy do mnie na stół, to zastanawiamy się, czy dla dobra dziecka dobre jest to dobre, że ma ono kontakt ze swoją mamą 30 minut w ciągu tygodnia, a taka sytuacja jest w Szwecji, w tej chwili. Walczymy o dziecko, które jest w Szwecji, obywatel Szwecji, po drugiej stronie obywatelka Polski, protestuje przed ambasadą, spotkałem się już z pełnomocnikiem tej pani, bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna sytuacja. Natomiast chcę powiedzieć, że walczymy tyle, ile będziemy mogli, wszystkimi środkami prawnymi, zaczynając od konwencji haskiej, której Polska jest stroną, nie we wszystkich krajach ona obowiązuje, ale wyczulam jeszcze raz naszych obywateli, słuchaczy, uważajcie, jedziecie do innego państwa, pamiętajcie, oni mają swoje prawa często i możemy być bardzo zdziwieni. Przykład Skandynawii, Norwegia, Szwecja. W Wielkiej Brytanii są problemy, w Holandii, w Belgii. Ojcu tutaj mógł opowiadać do rana o dramatach różnych, które znajdują się w tych aktach, w tych dokumentach, które trafiają do mnie. To są naprawdę historie nieprawdopodobne. To może posłużyć jako scenariusz do różnych filmów. Ale tak naprawdę za tym wszystkim stoją dzieci i to są największe ich dramaty. Gdybym się zapytać, bo wiem, że też jest przygotowywany, czy pracę nad tym, podejmowane są kwestia rejestru pedofilów, bo w tej sprawie też niby ograniczamy czyjeś prawa. Jak pan te sprawy skomentował? Jeżeli chodzi o rejestr pedofilów to, i pedofilię, no to powiem tak, nie jako Ministerstwo Sprawiedliwości, że nie Ziobro obiecywał, że dojdzie do wprowadzenia takich regulacji, które będą miały na celu ochronę naszych obywateli i taka ustawa oczywiście... Księdza Gila, pedofila, aresztowali w końcu. Wielki udział miał w wszystkim również sekretarz stanu, pan minister Patryk Jaki. Wiemy już na pewno, że ten rejestr będzie składał się w dwóch części, że
będzie to szansa dla nas ograniczona. Będzie ochrona, komu ochrona, komu na głowę nazdrają. Z tego rejestru to będzie taka część, która będzie dostępna dla wskazanych organów, dla sądów, prokuratorów, dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A to jeszcze by chcieli wszystkie psykomuś samorządowej. Tam będą informacje, zdjęcia, dane, miejsce pobytu danej osoby. No ale ludzie popełniają też błąd i w różnym błędzie to robią. A jak można zabić człowieka? Hitler może mieć u Boga rozgrzeszenie. Właśnie, że u Boga tak. U człowieka nie, ale u Boga może mieć Hitler rozgrzeszenie. Może Bóg go jeszcze wzbudzić w okresie milenium, on jeszcze może żyć. Pomimo, że on sam. Mamy do czynienia w przypadku, no to również sam wymyślił milenium, a to nie było to, do tego rejestru. Natomiast jak się nie posłucha, to umrze śmiercią drugą. Biblia mówi, że ze śmierci drugiej wyjścia nie ma. I ona jest przyrównana obrazowo do jeziora ognia. I ogień jako śmierć druga, bez wyjścia. Bo ta pierwsza, to ludzie umierają, grzeszą i są nieświadomi często. Nieświadomi. A świadomi to już umarli, nie wstaną. Także, a ci co wstaną, to będą w jakiś czas przez te 1000 lat żyć. Na pewno nie cały 1000 lat. Przez jakiś krótki czas i się będą mogli jeszcze wykazać, bo jest taki, że informatyzacji, tylko każe śmierć. Przede wszystkim piekło to już odpada jako cierpienie, bo Bóg nie ma upodobania w dręczeniu ludzi. A po drugie śmierć świadoma ma być. To nie może być, jak ktoś umiera, a nie miał szans. A może był psychiczny, go Hitler pociągnął i też wykorzystał jako mordercę. To wszystko Bóg wie. Procedura przetargowa, a człowiek nie. Ona trwała i potem odwołania tylko były, mści, trwała, a w końcu ktoś wygrywał na przykład system, budował go jako podmiot zewnętrzny. Potem zazwyczaj tak było w tej informatyzacji, że proszę się godzić i po sądach tam nie chodzi. Systemów, które na dzisiaj no nie są świeckich funkcjonalne sądach do końca. I sprawy teokratyczne, sądy będą rozważać. No i potem na przykład w momencie, kiedy psuł się taki system, to trzeba było wymieniać, jakąś końcówkę robić, specjalne tam komponenty dostosowywać. Na przykład jeżeli zmiana była aktów, które dotyczyły jakiejś dziedziny, jakiegoś obszaru prawa, to trzeba było firmę zbrać. Często się tak zdarzało, że to była jedyna firma w Polsce, czy dwie firmy w Polsce, które się zajmowały pewnymi rzeczami. No zazwyczaj czas przetargu nie trzeba było organizować. No i tak właśnie się budowało w Polsce systemy przez całe lata. Ten system dotyczący pedofilii będzie inaczej budowany. Zdecydowaliśmy tę kwestię. Podjąłem decyzję taką, że będzie budowane oczywiście za zgodą pana ministra sprawiedliwości, że ten system będzie budowany zupełnie inaczej, a mianowicie własnymi siłami. Mamy swoją grupę ludzi. Po raz pierwszy taki system będzie powstawał już w samym ministerstwie. Nie jest to technologicznie jakaś bardzo skomplikowana rzecz. Myślę, że ten rejestr będzie funkcjonalny w pełni w październiku 2017 roku. Nic to nie a da. Po to to robimy, żeby chronić dzieci nasze i chronić społeczeństwo. Przed tymi, którzy nie potrafią się stosować do zasad, które społeczeństwo normalnie wykonuje. Pan myśli, czy jest możliwa debata? Dzieciaczki, że taka uczciwa z obrony pupami. Dzieci poczętych. Bo cały czas jak gdyby przed nami kompromis, że musimy się mimo wszystko zgodzić na coś, tak nam się też mówi, naszych kolegów katolików, nie do końca też i serce i rozum. Możemy to zrozumieć tak, że jednak można zabijać dzieci nienarodzone. Matka Teresa, która została wykonana jako święta, wiele lat temu mówiła, że dziecko nienarodzone jest stworzone na obraz Boga, że większych rzeczy, aby kochać i być kochany. Dlatego tak straszną rzeczą jest sama myśl, że matka, której dziecko zostało dane jako dar Boga, może je unicestwić. Dlatego uważam, że aborcja w największy sposób niszczy pokój, ponieważ niszczy życie dziecka, ale także niszczy sumienie matki, która przez długie lata ma świadomość, że zamordowała własne dziecko. Więc ona z taką mocą, też i determinacją broniła każdego życia, pochylała się nad każdym człowiekiem. I pytanie, czy te świadectwa takich ludzi, jak matka Teresa, bo mówię, że nawet to takie jest, że ludzie, którzy są biedni, nie zabijają. Nie zabijają. Tylko ci, którzy ewentualnie stawiają na szali, że mogą coś stracić, bo dziecko skomplikuje ich życie, czy dojście do jakiegoś może większego bogactwa, do jakiejś większej pozycji.
To zresztą w mediach to się widzimy, jak to jest przedstawiane. Jak pan myśli, panie ministrze? Bo też z jednej strony są głosy, zbierane podpisy, aby właśnie nie zabijać dzieci, absolutnie, żeby zakazać, nie dawać żadnej furtki, że jako społeczeństwo, jako ludzie powinniśmy otworzyć nasze serca na każdego człowieka, a inni chcieliby jeszcze bardziej liberalizować to prawo, które dziś mamy. No, babka Teresa kiedyś, o ile pan się nie myli, to miała okazję uczestniczyć w takim spotkaniu, w którym była również pani Hillary Clinton, która zapytała, co sądzi na temat tego, czy pamiętam mniej więcej, że jeśli kobieta nie została prezydentem, no być może właśnie aborcja spowodowała, że taka osoba, która mogła zostać prezydentem, po prostu nie została zabita, mogła być dziecku. Ja myślę, że no, matka Teresa, wielki człowiek, wspaniały dzień dzisiaj, wielki człowiek, choć fizycznie tak jak rozmawialiśmy, niewielka fizycja, jednak duchowo, wewnętrznie, no, niebywale wielka osobowość, właśnie pochylająca się zwłaszcza nad dziećmi. Myślę, że tutaj nie powinno być pola do dyskusji. Jesteśmy za życiem, to jeżeli jesteśmy za życiem, to o tym mamy dyskutować w tej całej sytuacji. Oczywiście projekt będzie przedmiotem dyskusji, bo takie są prawa demokracji, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Natomiast ja w pierwszej części mówiłem o tej wrodzonej wątpliwości kości, chociażby jako przykład takiej rzadkiej choroby. Tą chorobą zabijano po prostu dzieci. Jeżeli taka choroba się pojawiała u dziecka, to rodzicom podpowiadano, żeby właśnie pozbyć się, mówię oczywiście w wielkim cudzysłowie, problemu. No i niektórzy słuchali, a niektórzy nie. Mam takie przypadki nawet lekarki, która nie dokonała aborcji, pomimo tego, że była niemal już zdecydowana, ale na szczęście tak się nie stało, a potem rozmawialiśmy w pierwszej części właśnie o pani Duczek, tak, która jest osobą, która ma właśnie tą chorobę, a proszę zobaczyć, co potrafi zrobić dla społeczeństwa, jaką ma siłę w sobie, ale takich osób, no wielu, można powiedzieć, to są geniusze, którzy z tą chorobą funkcjonowali i to przeszłość pokazywała. Toulouse-Lautrec, prawdopodobnie, ile pamiętam, Petruczani, ja to mówiłem już w pierwszej części, więc no, to można było powiedzieć, tak, no zabij, bo przecież to jest taka wada, że jeszcze dziecko umrze, a się okazuje, że przecież normalnie można żyć, można być człowiekiem, który robi rzeczy niebywałe zupełnie, wielokrotnie większe niż człowiek, który jest zdrowy, nie ma żadnych problemów, największy problem ma ze sobą zazwyczaj. Natomiast tutaj rzeczywiście jest demokracja i się dyskutuje, natomiast my sobie tego nie mamy żadnych możliwości i tego nie mamy. I jeżeli mamy pana też w studiu, to może też inne tematy. Kongres Sędziów Polskich przyjął uchwały. Odbył się nadzwyczajny kongres sędziów, który miał udział w ponad 1000 sędziów, czyli 1/10 tego grona. Przyjęli jednocześnie 3 uchwały, 2 krytyczne wobec działań rządu oraz zaapelowali o respektowanie i publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj też kwestia sprzeciwu pewnego względem tego, co pan prezydent zrobił, znaczy nie przyjął tak jego działania. Powiedział, że nie przyjął tych 10 sędziów. Powiedzieli, że takie działania prezydenta stanowią krok do upolitycznienia funkcji sędziego oraz ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Jak pan to komentuje? Jestem bardzo zasmucony, że taki kongres nie pojawiał się wcześniej, właśnie kiedy trzeba było dyskutować na temat zaufania obywateli, do sędziów, do sądu. Bo nawet ta sprawa tych 10 sędziów to sprawa przed 2 miesiącami, tak? Krajowa Rada otrzymała postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o odmowie powołania 10 kandydatów wskazanych przez Radę do pełnienia Urzędu Sędziowskiego. No tak, ale taka sprawa była już kilka lat temu. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński również skorzystał z czegoś, co przysługuje mu zgodnie z konstytucją i też nie zgodził się. Bo cóż się dzieje w tej sytuacji? To chcę powiedzieć, że to jest próba manipulacji.
manipulacji. Nad tym ubolewam najbardziej, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby środowiska się spotykały i dyskutowały. To jest prawo człowieka, jeżeli ma inne zdanie, nie ma żadnego problemu. Ale nieprzypadkowy jest moment. My dzisiaj dyskutujemy w chwili, kiedy jest spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, już dawno powinien wygasnąć, ponieważ wydaje mi się, że ta ustawa, która jest na dzisiaj, właściwie spory rozwiązuje, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Nagle się okazuje, że dochodzi do kongresu, tak? Wszyscy zostają zaproszeni. No, przyjeżdża co dziesiąty. Przyjeżdża co dziesiąty. Dyskusja jest na temat prezydenta Andrzeja Dudy, który śmiał nie powołać sędzi, chociaż dostał wniosek. No przepraszam bardzo, ale przecież nie kto inny, tylko Trybunał Konstytucyjny, który tak bardzo dzisiaj zabiega środowisko sędziowskie. Ci, którzy najwięcej mają do powiedzenia. Ja nie mówię o wszystkich sędziach, bo naprawdę będę to podkreślał. Środowiska składają się z różnych ludzi. I sędziowskie środowisko także. Z ludzi wspaniałych, ludzi, którzy mają wielki autorytet i czarnych owiec. Ludzi, którzy cały czas mącą, mieszają, ciągle im się coś nie podoba. I chcę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że tak gładko ci ludzie przeszli, niektórzy, mówię o tych, którzy zarzucają Andrzejowi Dudzie, że nie powołał tych sędziów, że tak gładko przechodzą nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie był kilka lat temu. I kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny jest jednoznaczny, przepraszam bardzo. Ani prezydent nie musi tego uzasadniać, bo to też było atak na prezydenta, dlaczego tego nie uzasadniał. Prezydent ma prawo powiedzieć nie. Artykuł 179 Konstytucji mówi jasno. Prezydent powołuje i odwołuje sędziów. Wniosek składa Krajowa Rada Sądownictwa. A więc prezydent nie może sobie powołać bez wniosku, ale Krajowa Rada Sądownictwa, składając wniosek, nie może oczekiwać, że nagle prezydent musi się dostosować do tego wniosku. A dlaczego? No dlatego, że prezydent, zgodnie z Konstytucją, jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. To przysługuje mu jako prerogatywa. To jest obszar jego odpowiedzialności, wyłącznie odpowiedzialności. To jest coś, co mu przysługuje jako prezydentowi. I dzisiaj, mówiąc o tego typu sytuacji, trzeba powiedzieć też o artykule 10 Konstytucji. On jest bardzo ważny. Władza jest podzielona na władzę ustawodawczą, wykonawczą i władzę sądowniczą. I to, czego się domaga dzisiaj, domagają się ludzie uczestniczący w tym kongresie, chcą złamać ten podział, tę zasadę. To nie jest taka sytuacja, że w doktrynie, że wszyscy stoją za tym stanowiskiem, że prezydent musi się dostosować do wniosku. Absolutnie, szanowni państwo, absolutnie. Nie powinien, prezydent ma prawo ocenić, tak albo nie. Jeżeli decyduje, że nie, ma prawo nie powołać. Ale właśnie ten artykuł 10 to jest to równoważenie władz. Bo ani władza ustawodawcza nie jest ważniejsza i lepsza niż wykonawcza, a wykonawcza nie jest ważniejsza niż sądownicza. Ale sądownicza nie stoi ponad wszystkimi. I tutaj przy sporze Trybunał Konstytucyjny stanie się niektórymi. Sądownicza jest ważniejsza. Nieprawda. Wszystkie są władze równe. Jest jasno powiedziane, kto jest ustawodawcą. Sejm i Senat. To władza wykonawcza. Prezydent, rząd. I władza sądownicza. Sądy i trybunały. I w tym przypadku właśnie ten mechanizm jest zastosowany. Prezydent może, nie musi. I nie musi tego nawet uzasadniać. Dlatego jestem bardzo zdziwiony, ale to jest jedna z tylko rzeczy, która tam się pojawiła, bo przecież była też kwestia druga, nadzoru administracyjnego. Ja mówiłem o tym, że już w okresie międzywojennym ten nadzór administracyjny w ustawie o ustroju sądów powszechnych... Sądy powszechne i sądy wojskowe. Tak? Tak, tak, wszystkie. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj chodzi o ten nadzór administracyjny. Kwestia jest tego, że to zawsze był temat sporny. Czyli jak daleko może ten nadzór sięgać? To nie była taka oczywista sprawa może jak w tym pierwszym przypadku, bo jest domaganie się przez część środowiska, część, powtarzam, środowiska, bo ja nie mówię, że to, co wczoraj uchwalono na tym kongresie, to jest stanowisko środowiska, bo stanowisko środowiska było, gdyby 10 tysięcy uczestniczyło, albo że 5 tysięcy, tak, no, uczestniczyło 1000, 10% środowiska, więc ja nie przyjmuję, że to jest stanowisko całego środowiska. Nie jest tak, że dostali mandat wszystkich? Ja chcę powiedzieć, że znam wielu sędziów, którzy rozmawiają, zwłaszcza z obszaru rejonu, którzy oczekują wreszcie na reformę i ta reforma będzie i obiecujemy to. Do reformy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości nie było przez 26 lat. Mówimy o sądach i o prokuraturach, tak? Jeżeli chodzi o prokuraturę, to tę reformę już przeprowadziliśmy. To jest reforma, która była przeprowadzona w marcu tego roku. Zgodnie z zapowiedzią
i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i ministra Zbigniewa Ziobro. Zdecydowaliśmy się przede wszystkim połączyć prokuraturę z ministerstwem. Jeżeli mogę oczywiście to też wyjaśnić w kilku zdaniach, żeby ludzie jakby też zrozumieli, słuchacze, o co chodziło. O to, szanowni państwo, chodziło, że prokuratura została oddzielona dla czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego od Ministerstwa Sprawiedliwości. Powiedziano, bo prokuratura musi być niezależna. Tylko, że to wszystko było pozorne. To była fikcja jedna wielka. Dlaczego? No proszę bardzo, no, przepisy chociażby, które wymagały od tego, żeby prokurator generalny, czyli prokurator generalny składał sprawozdanie w Sejmie, prawda? Najpierw przekładał to sprawozdanie prezesowi Rady Ministrów. No przecież co robił Donald Tusk? No, całe miesiące grał prokuratorem Seremeta. I to była cała niezależność prokuratury. Przecież prokurator Seremet, zgodnie z przepisami, w ogóle prokurator generalny mógł być zupełnie odwołany przez Sejm. To Sejm decydował. To jaka tutaj była niezależność? To była pozorna. A do czego doprowadziła niezależność? Do Amber-Go. Do tego, że 850 milionów złotych zostało wyjętych i 17 tysięcy ludzi zostało pokrzywdzonych. 19 tysięcy ludzi. To jest właśnie ten symbol tego rozdzielenia. Symbol rozdzielenia. Czyli podawałem sprawę pana generała Marka Papały, gdzie dwie prokuratury równorzędnie prowadzą sprawę, typują innych sprawców. No to jest właśnie patologia systemu. A dlaczego rozdzielono? Ano dlatego, że prokuratura była za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego połączona z Ministerstwem Sprawiedliwości, a Platforma nie chciała i Polskie Stronnictwo Ludowe, to zdecydowali, że po prostu rozdzielają. Złamali tradycję, która w Polsce istniała. Dzisiaj, jeżeli słyszycie państwo w mediach, że prokuratura jest upolityczniona, to chyba bardziej nie można było politycznie niż za czasów Platformy. Bardziej nie można było politycznić prokuratury. Dzisiaj na czele prokuratury stoi polityk, to jest jedyny polityk w całej strukturze. Dzisiaj tak naprawdę doprowadziliśmy do sytuacji, w której prokurator generalny ma prawo wydawać wytyczne, to jest minister sprawiedliwości i to jest też wpisywanie się w konstytucję, że przecież rząd odpowiada za bezpieczeństwo. Rząd odpowiada za bezpieczeństwo, to jest w konstytucji napisane, to jest nasza odpowiedzialność. Jak mamy odpowiadać? Bez prokuratury? To jest niemożliwe. Natomiast tam więcej było takich rzeczy. Ja tutaj akurat muszę powiedzieć, ponieważ byłem przedstawicielem wnioskodawców, że dyskusja akurat z opozycją nie była najgorsza. Akurat przy tej ustawie. Chcę powiedzieć, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której niszczymy powoli patologię, która funkcjonowała przez lata. Że kilkadziesiąt procent prokuratorów zajmował się kontrolą swoich kolegów. Sami wewnątrz się kontrolowali. My zdecydowaliśmy, że prokuratura ma inaczej działać. Przepraszam, ale na linię, do prokuratur. Jeżeli sprawy są bardzo poważne, to zdecydowaliśmy, że będą powstawały zespoły. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj afera dotycząca reprywatyzacji. Zespół, specjalny zespół śledczych został